Naprawdę teraz mi zaczynasz wiercić. Od kiedy nagrywam dla was lifestyle, czyli w sumie od 2 lat, zawsze mnie wkurzała jedna rzecz. Mianowicie brak miejsca na sprzęt. Ładowarki się walały dookoła, kamery się walały dookoła, zawsze czegoś szukałeś. I w końcu to się, moi kochani, zmieniło, bo przyszedł stolarz i zamontował już w moim biurze szafę. Teraz już w tym pokoju wszystko ma ręce i nogi i patrzcie to, patrzcie jakie to jest ogromne. Ta szafa jest tak wielka, że my bez problemu możemy tu zmieścić 2 hulajnogi i jest jeszcze mnóstwo miejsca do góry. No ale wracając do ładowarek, to z tej strony w końcu mogłem sobie wszystko ułożyć. Zauważcie, że mam tutaj wszystkie ładowareczki do wszystkiego, wszystkie baterie, wszystkie kamery i mam to pięknie poukładane. Czegoś takiego mi brakowało. No i nareszcie mam też biuro, które wygląda jak biuro, bo prędzej w poprzednim domu czy w poprzednim mieszkaniu pomieszczenie, w którym pracowałem, było niedorobione, a tu jest inaczej. Ta szafa też pozwoliła nam się pozbyć tych wszystkich kartonów, które tutaj stały. Kojarzycie, jeżeli oglądaliście poprzedni film. Jeżeli nie oglądaliście, to znaczy, że nie subskrybujecie, dlatego zasubskrybujcie kanał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, będzie mi bardzo miło, żeby żaden kontent was nie omijał. No i może chodźmy dalej pokazać wam, co jeszcze się zmieniło. Za wiele zmian nie ma, bo od poprzedniego filmu minęły 3 dni, ale każdy detal już doprowadza to mieszkanie do pięknej całości. Kolejna aktualizacja to lustro, które w końcu tutaj mamy. Kamera tego nie obejmuje, ale w każdym razie jest ono takie półokrągłe. I znowu ty mi wiercisz tam u góry, no przestań! Jest ono dosłownie przed chwilą zamontowane, dlatego to jest taka konstrukcja, żeby je przetrzymała, nie? Bo tutaj na narożniku musi być idealnie równo, ze względu na to, że stolarz tutaj będzie doklejał taką listewkę, żeby to fajnie wyglądało, no bo póki co widać płytę kartonowo-gipsową. Ale już wygląda to wszystko coraz lepiej. No i jak mamy już lustro na korytarzu, to tak samo mamy lustro w łazience, które wygląda o tak. Też całkiem ładnie. Na kuchni, jak możecie zobaczyć, dalej nie ma, bo myjemy tu naczynia. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Kuchnia będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Mamy też rozpoczętą szafę na korytarzu. Nie została ona niestety dokończona, bo jak stolarz był na pomiarze, to nie było jeszcze lamp. I nikt nie przemyślał tego, że ta lampa będzie tam wisieć. I jak zaczął montować drzwi, to okazało się, że drzwi się nie otwierają i walą w lampę. Dlatego to tak stoi i będzie kilka przeróbek. A reszta mebli typu kuchnia, szafka RTV, to coś, gdzie widać płytę kartonową gipsową, będzie 12 i 13 maja montowane, a 16 maja my już jedziemy na wakacje. Dlatego to będzie całkiem fajne, bo raczej nie zdążymy wam tego nagrać. Pokażemy wam to dopiero w momencie, gdy wrócimy z wakacji i wszystkie detale już raczej powinny być skończone. Tak, bo w trakcie tego, jak my będziemy na wakacjach, będziemy odpoczywać, to mój tata, mieszkając tutaj, będzie wpuszczał inne osoby, żeby dokończyły wszystkie prace, które trzeba zrobić. Także raczej jak wrócimy z wakacji, to już będzie taki full house tour. Nie obiecujemy, że tak będzie, bo no wiecie, jak to bywało, aczkolwiek póki co zapowiada się, żeby tak było. No i w dniu dzisiejszym, poza zmianami, które wam przed chwilą pokazaliśmy, musimy ogarnąć kilka rzeczy. Pierwszą z nich będzie pojechanie po papuszki. Czym my ostatnio ich przewoziliśmy? Ty miałeś wtedy Sirocco? Twoim samochodem. Ale Sirocco miałeś wtedy. Tak. A nie wyjdą teraz do Mercedesa? Nie, Mercedes jest niski. Ale nie jest większy? Do twojego auta, musimy twoim jechać. Cześć maluchy, dzień dobry. Trochę stresu się nabawicie dzisiaj. Teraz tak, żeby one się zmieściły do auta, to trzeba ściągnąć im nie tylko nogi, ale i cały dół klatki. I wtedy tu jakby od dołu będą mogły wylecieć, także trzeba je od dołu czymś przykryć. Trzeba było jakiś koc od przykryciów ogarnąć. No dobra, to działamy. Może przywiążemy ten koc tutaj? No właśnie, nie przywiążemy, bo się rozrywa. No dobra, to będziemy trzymać je po prostu i tyle. W aucie nic się nie stanie, no bo będą stały, nie? Ja będę siedziała z nimi z tyłu. No i przypniemy je pasami, tak jak ostatnio. Dobra, udało się je przenieść, nie było to proste, mój tata musiał nam pomóc. Wygląda to tak, dość mocno na styk. Olcia siedzi tam z tyłu. Są też przepięte pasami, także powinno być ok. Może to nie jest jakiś super sposób na transport, ale chyba najlepszy, jaki możemy wymyślić, żeby ich dodatkowo nie stresować i nie przerzucać do mniejszej klatki, nie? Dobra, nie ma co gadać, jedziemy szybko, żeby jak najkrócej siedziały tam. Przyjechaliśmy już do domku, udało się papuszki ogarnąć. Co to jest, Skipper? Co to tu jest, Rico? Papuszki? Tak? Są z powrotem z nami? Tak, się cieszysz do mnie, a nie do papug, dobra. Chodźmy od razu je postawić tam, już dość emocji dzisiaj dla nich, żeby już stały w jednym miejscu. Jak idą za nimi? Tak, no Skipper to w ogóle jest, ale Rico też jest zadowolony, chyba. Duża jest ta klatka. Spora jest, no. Są ptaszki, widzisz? Te same, które były. Rico się z nimi ogólnie wychował. Rico chce, żebyśmy je wypuścili, on by je powąchał, polizał i tak dalej. No ale Skipper niestety je atakuje. Fajnie, że za nimi są drzwi, bo papugi mają to do siebie, że no robią kubkę gdzie chcą i jak one stoją na boku... Czyli nigdzie chcą, po prostu wszędzie. No wszędzie, tam gdzie są robią. Czasem jak one lecą albo są na boku, to potrafią strzelić w ścianę, a będą nam strzelać w drzwi, a drzwi łatwiej
umycić ścianę, nie? Profi. No dobra, to skoro mamy papugi, to może warto było dokończyć to miejsce. Czyli tą przestrzeń? Tak, dokładnie. Pojedziemy po regał? Pojedziemy po regał, ale teraz pytanie, czy od razu chcesz też jakieś rzeczy na regał sobie dokupić? Nie, 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 to już potem. Złóżmy regał po prostu. Tylko regał. Miejmy regał. Potem sobie zobaczysz, co ci brakuje, jakie dodatki, tak? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Przyjechaliśmy szukać regału do Agaty Meble. Okazało się, że nie ma konkretnego działu z regałami, tylko musimy chodzić jakby między alejkami w tych takich, wiecie, pomieszczeniach przygotowanych przez nich. I ona znalazła, tylko że jest jeden problem, młoda. Drewno jest. A my nie chcemy brać drewna, bo nie spasujemy drewna z drewnem szafy. Dlatego też musimy znaleźć cały czarny. Ten jest spoko, ale no niestety drewno jest na nim. Znaleźliśmy taki sam jak tamten, tylko że cały czarny. Tylko Ola, chodź. To jest struktura drewna, widzisz? Brzydko to wygląda. Czekaj, bo ja znalazłam wczoraj chyba, czy przedwczoraj. Na internecie? Tak. Weź go znajdź i się zapytamy pani po prostu. No bo czesny regał jest napisany. Poka? On jest szary. Ale jest spoko, ważne, żeby nie był drewniany. Chcę i wygląda ładnie. Ej, to git, no. To w ogóle bajka. O, widzisz. Ja też go widzę, ładny jest. Dobra, jednak mają minimalny jakiś dział z regałami. 300 zł. A mówię, że 200. No, na stronie kosztuje, albo jest minus 10%. Jest spoko, tylko że taki grafitowy byśmy potrzebowali i będzie git. Pani powiedziała, że jest gdzieś. No to idziemy szukać. Idziemy szukać. Mamy już zamówienie na regał, musimy go tylko opłacić i odebrać z magazynu. Swoją drogą jest 6 dych rabatu, czyli regał kosztował 240. Regał mamy. Możemy jechać do domu składać. Nie możemy. Musimy jeszcze wjechać do sklepu z elektronicznymi rzeczami, bo chciałabym kupić coś do gotowania. Frytkownica. Frytownica. Będziemy mieć frytki teraz przez najbliższe 5 dni, dopóki nie będzie kuchni. Ola sobie wymyśliła już dawno temu frytkownicę za 1500 zł. Nie. Ja jej nie kupię. Nie chcę takiej drogiej. Ja sama nie kupię też. Tyle pieniędzy za frytownicę? No ty za tyle chciałaś, za tyle ci marzyła. Bo mówiłam, że jest fajna. Ale znalazłam też taką spoko za chyba 500 czy coś takiego złotych. Jest też spoko, ma spoko opinię, więc taką kupimy. Oprócz tego, ta frytownica jest zdrowa, bo to nie są frytki robione. Nie ma zdrowych frytek, Paweł, Ola. Ale co jest bardzo niezdrowego w frytkach? No w sumie ziemniak, olej, no to że się je smaży. No właśnie, a to się nie smaży w oleju, tylko się robi na gorącym powietrzu. To suszarką do włosów ja ci mogę to zrobić, nie gorącym powietrzem. A ty kupujesz? Ja kupuję. Ze swoich? Tak, ale ty nie jesz jak zasmakują. To wtedy jeżeli będą, zróbmy tak, jeżeli będą dobre, to ci się dorzucę połowę. Dobra. Jedziemy po frytkownicę. Frytownicę. Frytkownicę. Na twoją starą. Ja no 500 zł dla mnie to jest dalej chore, żeby dać z 500 zł, żeby mieć frytki. Masz tą kamerę. No masz, ja muszę jechać. No 500 zł, to co się patrzysz? 500 zł. No a nie 500 zł? No 500 zł. No właśnie, no trzymaj widza. Nie ma tutaj, którą bym chciała. Znaczy, tu jest ta, którą ja chciałam. Patrz. Tak, Ola chciała to coś. Patrzcie to. Ona ma moc 2225 W. To jest dużo. A wiesz, co to W w ogóle oznacza? W. Watów. Wiem. A nie voltów? Nie, V to jest volty. Na pewno? Tak. Ale kosztuje tyle pieniędzy, że no nie dam tyle pieniędzy za frytownicę. I znalazłam przez internet z Xiaomi i niby tutaj jest. No ale i nie ma. No ale no to trzeba się zapytać, oni nie mają wszystkiego wystawionego. Tak wygląda. Zobacz, i ma 1500 W. Widzisz? Kosztuje 430 zł. No dobra. No. To jeszcze nie jest tak źle. I niby jest. Towar jest dostępny. No dobra, to dobrze, to się iliśmy. I powiedzieć, że jest, to musi być. Tak to wygląda. I to jest małe. No właśnie, wydawało mi się, że będzie małe, a jest duże. Ona chce to do szafki chować. No, zmieści się. Nie no, zobacz jak ładnie to wygląda. Ślicznie, no, niesamowite frytki, normalnie. Takie ładne frytki, a widziałam zdjęcie frytek z tego i wyglądają smacznie. Jedziemy do domu przesadzać frytkownicę i złożyć regał. Jakie to jest duże! A masz olej? Nie. A tu się używa chociaż trochę oleju, czy właśnie w ogóle? Nie wiem. To może ty to poczytaj, ogarnij i zrób te frytki, a ja w tym czasie złożę regał. Dobra. Tak jak już wspominaliśmy, kilka filmów temu sprawdzaliśmy frytki z Netto. Wyglądało one mniej więcej tak, jak widzicie teraz na ekranie. Serio je polecamy i są identyczne jak frytki zakręcone w maku. I z tej samej firmy Ola wzięła takie długie frytki. Tak to wygląda. Slim. A, czyli jak je będziesz jadła, to będziesz slim. Tak, jeszcze z tego, to już w ogóle będziesz slim. Razy dwa. I te frytki sobie przetestujemy, powiemy wam, czy są podobne do maka. I to w dodatku z nowej frytkownicy. A tymczasem chodźmy składać regał. Ola, patrz to. Patrz to! Widzowie, w naszym mieszkaniu większość mebli będzie szarych. I to są uchwyty od jednej szafy. I to jest właśnie ten odcień szarości, który będzie w całym domu. I patrzcie na to. Pasuje prawie idealnie. Ale kozak! Ile to ma elementów? Te elementy się nie kończą. Ja to będę składał 3 godziny. Kurwa.
Ale porąbana jest ta instrukcja. Ja pierdzielę, ja to będę składał do nocy. Dobra widzowie, póki co wkręciłem wszędzie śrubki i zobaczcie ile tu jest śrubek. To jest po prostu masakra. Ja do żadnego mebla, a składałem dużo większe meble niż ten regał, nie użyłem nigdy tyle śrubek. Tu są śrubki, tutaj, tu wszędzie. Co więcej, w tych na przykład są dwustronnie śrubki. Tragedia po prostu. No ale nic, śrubki powkręcane. Teraz trzeba tylko tu złożyć w jedną całość. Ale najpierw przetestujmy frytki, bo są już gotowe. Aha, pokazuj. Trochę wyglądają jak z maka. Może nie do końca, ale to też ze względu na to, że my to robimy w czymś innym, nie? Nie robimy tak, tego w oleju. Nie robimy w oleju. Ciężko to porównać, bo są w innej frytkownicy, no. Ale ogólnie nie są złe z tej frytkownicy. No są takie... Okej, okay. Nie czuć tego oleju, nie czuć, żeby one były tłuste, to jest mega spoko. Czy to jest McDonald's? Trzeba było to porównać po prostu z frytkownicy z olejem. Ta firma w Netto robi bardzo dobre frytki. No i ta frytkownica robi bardzo dobre frytki. No możecie przyznać, że są okej. Okay. Nie smakuje to jak frytka, ale czujesz, że jest coś takiego w miarę zdrowego. Lepszego niż tłustym oleju, nie? To ty jedz, bo ja nie mam ochoty. Ale idę składać regał. No dobra widzowie, stoi. Szczerze mówiąc nie wiem, czy tak samo jak w sklepie, bo totalnie nie leciałem według instrukcji, bo ta instrukcja była do wywalenia. Ale to nieistotne, trzyma się, tak? Ładnie to wygląda. Widzisz, jaką masz złotą rączkę w domu? A, ja wszystko zrobię. Każdą rurę wypieszczę. To ma rura do regału. No, to też są rzeczy w domu do robienia. Mhm. Idziemy to postawić w biurze, żeby zobaczyć jak wygląda. Mały. Za mały. Za mały. Mógł być szerszy. Mógł być wyższy. Lipro, on jest taki malutki. Taki no. Skromny, nie? Ma, nie pasuje tu on. Teraz już go nie oddamy. Nie no, lipa, nie pasuje to w ogóle, w sensie za mały. Ja nie pomyślałam w ogóle, żeby zmierzyć, czy to pasuje tutaj. Widzowie, sprzedamy regał. Za 200 zł. Tylko musi sobie przyjechać i go zabrać. No to każdy będzie chciał przyjechać i go zabrać. Kurde, lipa. Dobra, no zobaczymy, coś innego wymyślimy. A to komuś, nie wiem, oddamy Jurkowi. No właśnie, no może... Albo coś, no. To będzie widzowie nowy regał za jakiś czas. Teraz się tak postoi, dopóki się go nie pozbędziemy. No ale ładny był chociaż, no. Chociaż chwilę ładnie wyglądał, tak. Dobra widzowie, na dzisiaj została nam ostatnia rzecz do zrobienia. A robimy to dlatego, że obawiamy się, że nas okradną. Wykończając to mieszkanie, klucze do niego miało bardzo dużo osób. Oprócz tego, że robiły tutaj trzy ekipy, to miało klucze do niego też kilka innych osób. Na przykład ktoś tam od klimy. I o ile tym trzem ekipom, które tutaj głównie robiły, możemy zaufać, o tyle różnie to bywa, nie wiadomo gdzie te klucze do końca latały i tak dalej. Dlatego postanowiliśmy, że wymienimy zamki, bo mamy komputery, mamy trochę kamer i wolelibyśmy, żeby to było bezpieczne, żeby nie było jakiejś dziwnej sytuacji. I ogólnie przez jakiś czas też nie mogliśmy znaleźć jednego klucza z pilotem do alarmu i tam były klucze do domu. No ktoś mógł tak naprawdę wyłączyć sobie alarm i otworzyć sobie drzwi i wejść bez problemu. Więc przez to kupiliśmy właśnie zamek, ale potem się okazało, że ten klucz się znalazł. Więc całe szczęście, ale no jak już kupiliśmy, to i tak wymienimy. Czy to się tu wymienia kramkę od tyłu, czy od boku się odkręca? To nie jest tak, że od boku i takie duże trzeba... Ten? Znaczy no ja kupiłem taki mały zamek. Ja nie wiem, ty mówiłeś, że ty byłeś z panią i ona z tobą to wkładała, więc ty powinieneś wiedzieć. Tak, bo przy odbiorze mieszkania jakby pani przy mnie wkładała ten zamek i go odplombowywała, żeby było wiadomo, że na pewno deweloper wkłada, wiecie, zamek, który nie był gdzieś tam i klucze, które nie były gdzieś tam. Zamek, a nie wiesz jaki. Kupiłem zamek, ale nie wiem jaki w sumie, no. Pan mi doradził, że to jest do drzwi antywłamaniowych. Ty, no tu są jakieś śrubki, ale na jakąś dziwną gwiazdkę taką. W sensie to jest chyba Torx. O, tu jest krzyżak. To chyba to będzie. Chyba to. Tak, chyba to. Swoją drogą widzowie, dostałem od Oli taki kozacki zestaw narzędziowy. Także teraz mogę wszystko zrobić. Jak na moje, to powinno wyjść. Nie wychodzi. Ale ja pamiętam, że ta pani właśnie, podczas gdy odbierałem mieszkanie, wkładała jakby kluczyk w drzwi, przekręcała coś i wyszło. Także zobaczmy. O, proszę. Wyszło. A, ale magik ze mnie, co? No, teraz tylko sprawdzić, czy dobry kupiłeś. No właśnie, bo tam były różne długości, ja wziąłem tak na oko, pamiętając grubość drzwi. Nie mogę wam go pokazać, widzowie, bo tam są różne kody i tak dalej, ale jest tak przymierze. Ty, no zobacz, jest git. W sensie minimalnie się różni, ale to jakby będzie po prostu troszkę bardziej wystawiać z jednej strony zamek. Ale jest git. Zobacz, mamy pro system, będziemy pro teraz. Nie wchodzi. Ma to sens. Ty jesteś mądra, od drugiej strony działało. Działa. Super. I kto jest majster? Ja. Czemu ty? Bo ja bym chciał jeszcze odwrócić. Ty
byś o tym nie pomyślał. Oczywiście, żebym pomyślał. Nie pomyślał. Wkręcam śrubkę i gotowe. Zbliża się już wieczór, także my widzowie będziemy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. A! Miałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Tu miało być coś super, a tego nie ma. Jest tylko super lustro. Tutaj, moi kochani, mogę wam zdradzić. Miał być wodospad. Miałem zawsze takie marzenie, żeby mieć wodospad w domu. Ja wiem, że brzmi to głupio. Projekt na to był wstępny, ale kosztowo wychodziło to strasznie dużo. I czasowo też wychodziło bardzo długo. Dlatego nie ma tutaj wodospadu. Jest lustro, które było 30 razy tańsze niż ten wodospad. Dosłownie 30 razy tańsze. Teraz możemy kończyć. Trzymajcie się, zapraszam na nasze Instagramy, na Oli kanał. Pa, pa, cześć.